Gratulacje. Trudny przeciwnik, ale 3 punkty są w Warszawie. Dzisiaj chyba wszystko wyszło Wam idealnie. Nie wszystko jeszcze. Możemy grać jeszcze lepiej, ale to chyba dzisiaj był nasz najlepszy mecz w sezonie. Bardzo pozytywny, bo to jak mówiłaś, to jest trudny przeciwnik i walczyliśmy. No, w drugim secie, nie wiem ile punktów w rundzie byli, ale nie poddaliśmy i to jest bardzo ważne naprawdę. To potem, no, pokazaliśmy dzisiaj, że Oniko to gra co czas lepiej i no, to było bardzo fajnie. Tyle kibiców też. No właśnie, mówił Pan o drugim secie. Traciliśmy sporo punktów, ale Bartek Kwolek na serwisie naprawdę popisał się znakomitymi zagraniami. Chyba można spokojnie nazwać go bohaterem tego drugiego seta. To tak, nawet to był najlepszym zawodnikiem meczu i zasługuje to. No, wszyscy ogólnie grali dobrze. To prawda, że ta seria zagrywek to dużo pomagała, no, ale to myślę, że Vernon też wchodził dobrze i byliśmy zakoncentrowani, bo nie jest łatwo grać z nimi, to grają bardzo szybko na sidło i to wszyscy umieją grać bardzo dobrze, czyli mają dużo opcji w ataku, czyli no, dobra robota, teraz to od razu ważny mecz jeszcze w Rzeszowie, czyli jeden dzień odpoczynek i od razu to trening i podróż. No właśnie, przed nami 2 trudne mecze, Asseco Resovia i Indykpol AZS Olsztyn, ale takie zwycięstwo u siebie, tak dobra gra chyba buduje dobrą atmosferę i daje nadzieję na kolejne zwycięstwa. Na 100%. Myślę, że takie wyniki też pomagali, no, bo ciężko było, kiedy graliśmy z Zawijacie i to tam wygraliśmy 2 punkty, ale to nie byliśmy zachwyceni, ale potem Zawijacie pokazało, że to są w stanie grać dobrze, bo wygrali Rzeszów i Katowice, czyli to nie było tak źle, ale u siebie grają naprawdę dobrze. Czyli myślę, że to też pomagało, że to nie wstyd wygrywasz tylko 2 punkty.